Zamiłowanie do modelarstwa tkwi w każdym małym chłopcu. Pociągi H2O, Pico lub inne resoraki sterowane pilotem. Kto tego nie pamięta? Ale czy nie byłoby fajnie pobawić się takimi zabawkami, a jednocześnie połączyć to ze swoim hobby? Oczywiście pociągiem po wodzie się nie da, ale łódką zanętową już tak. Co w tym jest, że bez mrugnięcia okiem wydajemy kilka tysięcy złotych na te precyzyjne cacka? No właśnie, jak precyzyjne, to się dopiero okaże. Dziś zabieramy się za test łódek zanętowych jednego z polskich producentów Viking Boats. Firma ta ma swoją siedzibę w Osieku koło Oświęcimia, a produkty sprzedaje poprzez swoją stronę internetową i sieć dystrybutorów. Viking Patrol, bo tak nazywają się te łódki, to według ich producenta najbardziej zaawansowana technologia na rynku wędkarskim do wywozu zanęt. Czy tak jest? Przekonamy się w praktyce. Łódki występują w trzech wielkościach. XL, dostępna w kolorze czarnym i w kamuflażu. LK, dostępna w kolorze czarnym, bordo i kamuflażu. MK, dostępna w kamuflażu. Podstawowa różnica to wielkość zasobnika na zanętę. M to 2 kg, LK pomieści 3, a XL to 5 kg do jednorazowej wywózki. Według słów producenta, najmniejszy od największego patrola różni się jedynie wielkością skorupy. Elektronika i jej funkcjonalności są we wszystkich łodziach identyczne. Łódka posiada precyzyjne GPS z funkcją autonawigacji, która pozwala na samoistny powrót do np. zanęcanego miejsca na wodzie. Dzięki echosondzie zobaczymy, jak wygląda topografia dna, głębokość wody, a także środowisko ryb w pobliżu nęconego miejsca. Sonar zaczyna działać od 30 cm. Na sterowniku z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości zobaczymy informacje o takich parametrach jak współrzędne automatycznej zmiany echosondy, temperaturze wody, informacje o załadunku i rozładunku każdej z komór. Wśród wielu dostępnych danych są m.in. takie jak aktualna siła sygnału, odległość łódki od brzegu, wskaźnik naładowania baterii w radiu, a także w łódce, a także kierunkowa orientacja łódki. Konstrukcja typu katamaran bardzo zapewnia stabilność na wodzie, a także ułatwia manewrowanie. Promień skrętu to pół metra, co zwiększa prędkość jazdy i minimalizuje zużycie energii. Byliśmy ciekawi, na jak długo starczy akumulator litowo-polimerowy. Znudziło nam się czekać, aż się wyczerpie. Pod tym względem jest naprawdę dobrze. Technicznie Viking Patrol wyposażony jest w dwie komory ładunkowe z uchwytami hakowymi zwalnianymi poprzez mechanizm magnetyczny. Śrubę napędzają dwa silniki, a ta od spodu zabezpieczona jest specjalną kratownicą przed wplątaniem się w żyłkę lub glony. To rozwiązanie bardzo nam się spodobało. Nad stabilnością komunikacji pomiędzy sterownikiem a łódką czuwa system ciągłego transferu danych. A przycisk włączania i wyłączania łodzi zabezpieczony jest dodatkowo przed zalaniem. Dokładając do tego bardzo prosty sposób wymiany akumulatorów, otrzymujemy produkt bardzo funkcjonalny i bezpieczny w użytkowaniu. Dla miłośników lamp diodowych w komplecie dwa zestawy w innej kolorystyce, na przodzie i tyle. Jak na swoją wielkość, to akurat ta najmniejsza z łódek w wersji Patrol waży jedynie 8 kg bez akumulatorów. Wersja XL to jedynie 10 kg. Deklarowany zasięg na wodzie to pół kilometra. Wiemy, że pływa dalej. Nam udało się osiągnąć właśnie tę odległość, czyli pół kilometra. Nie było problemu ze stabilnością i z zasięgiem łódki. Ta bardzo praktyczna zabawka osiąga maksymalną prędkość 60 metrów na minutę. Miłośników sportów bieganych pewnie ta informacja nie powali, ale dla nas wędkarzy to bardzo dobry wynik. Parę słów tytułem podsumowania. Rynek łodzi zanętowych w Polsce to głównie manufaktura, co oznacza, że na swoją łódź trzeba czekać około miesiąca. Viking Boats swoje oferuje od ręki. Biorąc pod uwagę krótki okres łowienia w Polsce, jest to niewątpliwie zaleta. Zapytacie, co z serwisem? Naprawiony sprzęt w ciągu tygodnia wraca do swojego właściciela. To jeśli o nas chodzi, termin zupełnie do zaakceptowania. Cena?
Proszę bardzo, wersja XL to wydatek rzędu 5000 zł. Porównując do konkurencji, jest naprawdę nieźle.